Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na wróżbie z kart Tarota i Lenormanda. Dzisiaj jest jedna wróżba bez wyboru kart, bez wyboru grup, dlatego posłuchajcie, kochani, od początku do końca. Oczywiście cieszę się, że jesteście i zapraszam Was codziennie na mój kanał. Zapraszam Was oczywiście, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bądźcie ze mną i wspomagajcie mój kanał poprzez aktywność Waszą. Po prostu napiszcie mi, nawet wyślijcie smajlika, to bardzo ważne, żebyście również energetycznie tutaj działali i byli obecni, aktywni. Także zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania i do komentowania. Kochani, również zapraszam Was na wróżby indywidualne, które robię przez WhatsApp lub Messengera. Napiszcie do mnie e-maila, mój adres e-mailowy znajdzie się na moim kanale, w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. I ja podam Wam warunki takich wróżb osobistych. Kochani, oczywiście wróżby osobiste, prywatne są tylko dla Was, na podstawie Waszych dat urodzenia, zdjęć i odnoszą się do Waszych konkretnych pytań, do kart i problemów. Dlatego zapraszam Was, ponieważ tutaj na kanale robię wróżby kolektywne, czyli ogólne dla wszystkich, tak? A wróżby prywatne są skupione tylko na Waszych tematach. Zapraszam. Dobrze, kochani, ja już tasuję i wyciągam karty. Zaraz wytłumaczę Wam, jak tutaj będę to interpretować. Wróżba jest na temat, co wydarzy się wkrótce, dlatego chodzi tutaj nam o to na najbliższy tydzień, tak? Bo tą wróżbę będę aktualizować za tydzień. Czyli na najbliższy tydzień, co się może wydarzyć i jaką tematykę pokażą w ogóle karty. Jaką tematykę, która jest ewentualnie problemem i jak ten problem się po prostu rozwinie wkrótce, czyli w najbliższy tydzień plus minus następne dni, następny czas. Ok. Dobrze, czyli już patrzymy. Jaki temat pokazują karty? Co Was nurtuje? Co jest ważne teraz w tym czasie? Dwójka mieczy. Blokada. Dwójka mieczy. Widzicie, nic nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć. Blokujecie swoje emocje i uczucia. Jesteście tutaj tylko w głowie, w myślach, tak? Mentalnie. Nastawieni po prostu na przemyślenie spraw, bardzo mocno siedzicie w głowie, natomiast wszelkie emocje blokujecie. Dwójka mieczy to potrzeba podjęcia jakiejś decyzji i patrzymy na tą decyzję nie sercem, nie emocjonalnie, ale rozumem. Czyli oznacza ta karta wycofanie emocjonalne, zamknięcie się na emocja, uczucie i po prostu rozważanie tutaj spraw tylko na poziomie głowy, prawda? No, to karta też bardzo silnych blokad, że widzicie, ta pozycja zamknięta tych rąk mówi o tym, że blokujecie się, jesteście zamknięci na wszelkie jakieś uczucia, emocje, nowe sprawy, nowe, nie wiem, doznania, nowe znajomości, tak? Boicie się tego. I takie wycofanie, tak? Jak to już wspomniałam, więc silne blokady. Niezależnie, czy chodzi o małżeństwo, o związek, o partnerstwo, o pracę, o przyjaciół, znajomych, jakakolwiek rzecz, tak, jest tutaj przez Was teraz rozmyślana, to jesteście na to zablokowani. Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormanda. Sprawa stabilności, sprawa przeznaczenia, coś, co jest dla Was bardzo ważne.
jakieś wiadomości, rozmowy, które chcecie tutaj przeprowadzić, tak? W różnych kwestiach, które są dla Was ważne. I sprawa stabilności lub zamieszkania, lub zmiany mieszkania, lub tutaj przeprowadzki ewentualnie, ponieważ mamy jakąś akcję, może myślicie o zmianach, o przeprowadzce, o stabilności Waszej. W każdym bądź razie jest tutaj podwójna karta stabilności. Chcecie mieć, czy nie wiem, zmienić coś na lepsze, by jakby tutaj Wasza stabilność, tak, była lepsza. Nie wiem, czy chodzi o stabilny związek, czy o stabilne gniazdko rodzinne, czy przeprowadzka, czy stabilna praca, czy stabilniejszy, lepszy kontrakt, czy stabilny związek, małżeństwo. Ważne są tu jakieś rozmowy, które przeprowadzacie teraz, tak? Czy należy teraz przeprowadzić jakieś wiadomości, które do Was szybko, tutaj w szybkim tempie przyjdą, ponieważ mamy podwójną kartę tak naprawdę wiadomości i szybką akcję, uleczenie również spraw, tak? Które wymagają takiego uleczenia. I no jakiś tutaj napływ właśnie wiadomości w tempie szybkim, tak? I chodzi tutaj właśnie o stabilność. Ok. No i zobaczymy, jak tutaj te blokady, te wiadomości, te ważne rozmowy, sprawy stabilności się w najbliższym czasie potoczą. Następna karta to gwiazda. Wow, piękna karta. Karta nadziei, karta wyjaśnienia spraw, karta lepszego czasu, tak? Wszystkie sprawy się tu wyjaśnią. Jesteście pod ochroną, karta ochronna. Gwiazda to oczywiście bardzo pozytywny rozwój spraw, tak? Jasność spraw, przejrzystość i tutaj podróż lub przeprowadzka, tak jak mówiłam, komplikacje, które okej, być może macie podjąć jakąś decyzję tutaj ważną, tak? No, nie będzie to proste, widzę, dla Was. Będzie skomplikowane i powoli musicie tutaj coś rozwinąć. Jeśli myślicie o przeprowadzce gdzieś dalej, do innego miasta, do innej jakiejś tutaj geograficznej przestrzeni, to musicie podjąć jakąś w najbliższym czasie decyzję, ponieważ stoicie teraz na rozdrożu, nie wiecie, czy pójść w tę stronę, czy w tę stronę. I tutaj przeznaczenie Wam być może coś pokaże, przeznaczenie coś Wam tutaj wyjaśni. I chodzi o blokady. Jesteście przeciążeni, ponieważ podjęcie decyzji, czego chcecie, czy to o zmianę pracy, o zmianę partnera, o zmianę kontraktu, o zmianę miejsca zamieszkania chodzi, to jesteście jakby tutaj przeciążeni. Wiecie, że jest to ciężka, mozolna, być może jakaś droga, że Was to kosztuje dużo siły i nie jest to dla Was łatwe, być może przytłacza Was, ale jakieś przeznaczenie. Na pewno podjęcie decyzji jest dla Was bardzo istotne i ważne w tej chwili. No i tutaj ta gwiazda mówi o nadziei, że podjęcie decyzji będzie pozytywne, dobre, czy że sprawy się tutaj wyjaśnią, komplikacje się wyjaśnią, tak? Podróż, przeprowadzka, czy powolny rozwój spraw, owszem powolny, ale stabilny, lecz mozolna praca też tu jest pokazana, więc na pewno musicie włożyć, zainwestować pewną tutaj siłę, czy pracę, czy wysiłek to będzie, żeby podjąć tą decyzję, żeby pokonać trudności, komplikacje i żeby tutaj sprawy potoczyły się dobrze, które są Wam, dla Was bardzo ważne, istotne i przeznaczone. Tutaj jeszcze w kartach Tarota w przełożeniu na dnie kart jest pustelnik. Pustelnik to samotny mędrzec, który, jak widzicie, tutaj latarnią przyświeca sobie drogę i szuka nowej ścieżki, szuka rozwiązania na jakieś problemy, szuka tutaj rozwiązania, co będzie lepsze, tak? Szuka w samotności, w spokoju, w po prostu i
mądrze, tak, przemyśli wszystkie sprawy tutaj na poziomie głowy, mądrze podejmie decyzję, co zrobić, tak, niezależnie czy pytacie, tak jak mówię, o sprawy emocjonalne, zawodowe, finansowe, tutaj należy podjąć mądrze w samotności, w spokoju jakąś ważną decyzję i powolutku rozwijać te sprawy skomplikowane, tak. Oczywiście karta gwiazdy mówi o nadziei, o tym, że wszystko dobrze się potoczy, ale równocześnie te dwie karty mówią o jakichś komplikacjach i mozole ciężkiej pracy i ciężkiej drodze, która musi być tutaj do przeprowadzenia jakichś zmian niezbędna. Także nie bójcie się i nie załamujcie, jeśli nie są to łatwe, proste, szybkie zmiany, tylko wymagają wysiłku, tak? No ale nie blokujcie tych zmian, ponieważ tutaj ta karta mówi o blokadzie, tak jak mówiłam, a ta karta mówi o tym, że wszystko dobrze się potoczy, że jest nadzieja na pozytywne rozwiązanie spraw. Także stawcie czoło problemom, stawcie czoła wszelkim decyzjom, które musicie podjąć i nie bójcie się zmian oraz odblokujcie się na nowe. Dziękuję serdecznie, kochani Państwo, zapraszam Was, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, piszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.